Druga wizja mądrości, którą zobaczył Henoch. Syn Jareda, syn Malalela, syn Kainana, syn Enosza, syn Seta, syn Adama. To jest początek słów mądrości, które podniósłszy głos skierowałem do mieszkańców Ziemi. Posłuchajcie starożytni i przypatrzcie się potomni słowom świętego, które wypowiem wobec pana duchów. Lepiej powiedzieć o tym wcześniej, także potomnym chcemy umożliwić poznanie mądrości. Pan duchów jeszcze nikomu dotąd nie udzielił takiej mądrości, jaką mój rozum otrzymał zgodnie z wolą pana duchów, który udzielił mi uczestnictwa w życiu wiecznym. Przekazano mi trzy przypowieści, które wygłosiłem mieszkańcom Ziemi. Pierwszy poemat. Kiedy ukaże się społeczność sprawiedliwych i grzesznicy z powodu swoich grzechów zostaną osądzeni i wypędzeni z powierzchni Ziemi, kiedy sprawiedliwy objawi się sprawiedliwym i wybranym, których uczynki zaniesiono przed pana duchów, i kiedy światło oświeci sprawiedliwych i wybranych żyjących na Ziemi, to gdzie będzie mieszkanie dla grzeszników i odpocznienie dla tych, którzy zaparli się pana duchów? Byłoby dla nich lepiej, gdyby się byli nienarodzili. Kiedy zostaną objawione tajemnice sprawiedliwych, zostaną osądzeni grzesznicy i niegodziwi, odpędzeni od sprawiedliwych i wybranych. Wówczas ci, którzy posiadają ziemię, stracą swą potęgę i wielkość, i nie będą mogli patrzeć na twarz świętych, ponieważ światło Pana duchów ukaże się na obliczu świętych, sprawiedliwych i wybranych. Wówczas potężni królowie zostaną rozproszeni i wydani w ręce sprawiedliwych i świętych. Odtąd nie będzie nikogo, kto mógłby wstawić się za nimi do pana duchów, albowiem życie ich skończy się. W owych dniach synowie wybranych i świętych stąpią z wysokiego nieba i ich potomstwo połączy się z synami ludzi. W tym czasie Renoch otrzymał księgi oburzenia i gniewu, księgi zgiełku i zamieszania. Dla nich nie będzie miłosierdzia, mówi pan duchów. Wówczas obłok i wichura zabrały mnie z ziemi i postawiły na skraju nieba. Tam zobaczyłem inne widzenie, siedzibę sprawiedliwych i miejsce odpoczynku świętych. Tam oczy moje zobaczyły ich siedziby, razem z aniołami i ich miejsce odpoczynku ze świętymi. Modlili się, Błagali i wstawiali się za synów ludzkich. Sprawiedliwość płynęła przed nimi jak woda, a miłosierdzie jak rosa na glebę. Tak jest między nimi na wieki wieków. W owych dniach moje oczy ujrzały miejsce wybranych sprawiedliwych i wiernych. Za ich dni była sprawiedliwość. Niezliczona rzesza sprawiedliwych i wybranych. Trwać będzie przed nim na wieki wieków. Pod skrzydłami pana duchów ujrzałem ich mieszkanie. Wszyscy sprawiedliwi i wybrani jaśnieli przed nim jak światło ognia. Ich usta były pełne błogosławienia, a wargi ich wielbiły imię pana duchów. Sprawiedliwość przed nim nie wyczerpywała się, ani prawda nie ustawała przed nim. Zapragnąłem tam zamieszkać, moja dusza zatęskniła za takim mieszkaniem, gdzie uprzednio wyznaczono mi cząstkę, bo tak zadecydowano o mnie przed Panem duchów. W owych dniach chwaliłem i wysławiałem imię Pana duchów, błogosławieństwem i uwielbieniem, albowiem umocnił mnie błogosławieństwem i chwałą zgodnie z wolą Pana duchu. Moje oczy długo przyglądały się temu miejscu i błogosławiłem go i wielbiłem, mówiąc: Błogosławiony, bądź błogosławiony od początku i na wieki. Przed nim nie ma końca. Zanim świat został stworzony, wiedział, czym będzie świat i czym będą przyszłe pokolenia. Błogosławią cię ci, którzy nie śpią. I stoją przed Twą chwałą i błogosławią Cię, wielbią Cię i sławią, mówiąc Święty, 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 Pan duchów napełnia ziemię duchów. Tam oczy moje ujrzały tych wszystkich, którzy nie śpią i stoją przed Nim i błogosławią Go, mówiąc błogosławiony, błogosławione imię Pana na wieki. Twarz moja została przemieniona do tego stopnia, że nie mogłem już nań patrzeć. I potem ujrzałem tysiące tysięcy i dziesiątki tysięcy nieprzeliczonych bytów stojących przed chwałą pana duchów. Spojrzałem i ujrzałem po czterech stronach pana duchów cztery postacie, różniące się od tych stojących obok. Poznałem ich imiona, albowiem anioł, który przyszedł ze mną, Dał mi poznać ich imiona i wyjawił mi wszystkie tajemnice. Posłyszałem głosy tych czterech, którzy śpiewem uwielbiali Pana chwały. Pierwszy głos wielbił Pana duchów na wieki. Drugi głos wielbił wybranego i wybranych, którzy byli złączeni z Panem duchów. Trzeci głos, który usłyszałem, należał do tych, którzy błagali i modlili się za mieszkańców Ziemi i wstawiają się za nimi w imię Pana duchów. Czwarty głos, który usłyszałem, należał do tych, którzy wypędzali szatanów i nie pozwalali im stawić się przed Panem duchów, aby oskarżać mieszkańców Ziemi. Potem zapytałem Anioła pokoju, który przyszedł ze mną i pokazał mi to wszystko. Co ukryte. Kim są te cztery postacie, które widziałem i których słowa usłyszałem i zapisałem? Odpowiedział mi. Ten pierwszy to Michał, miłosierny i łagodny. Ten drugi to Rafał, który zajmuje się wszystkimi chorobami i ranami synów ludzkich. Trzeci to Gabriel, który przewodniczy wszelkim mocom. Czwarty to Fanuel, który zajmuje się pokutą i jest nadzieją tych, którzy dziedziczą życie wieczne. To są cztery aniołowie Najwyższego Pana. W owych dniach usłyszałem cztery głosy. Następnie ujrzałem wszystkie sekrety nieba, jak podzielone jest królestwo i jak na wadze mierzy się ludzkie czyny. Ujrzałem tam siedzibę wybranych i mieszkanie świętych. Oczy moje udziały wszystkich wypędzanych stamtąd grzeszników, którzy wyparli się imienia pana duchów. Usuwano ich, bo nie mogli pozostać tam z powodu kary, którą wymierzył im pan duchów. Oczy moje ujrzały tam tajemnice błyskawic, gromów, tajemnice rozprowadzania wiatrów, które wieją na ziemi oraz tajemnice obłoków i rosy. Zobaczyłem skąd wychodzi rosa, i skąd wiatry żywią się pyłem ziemi. Ujrzałem tam zamknięte spichlerze, z których rozdzielane są wiatry, spichlerz gradu, spichlerz mgły i spichlerz chmur, a jego obłoki zwisają nad ziemią od samego początku świata. Zobaczyłem komnaty słońca i księżyca, skąd wychodzą i dokąd wracają. Ich zachody są wspaniałe. I dlatego jeden bardziej doznaje czci od drugiego, i jak wspaniały jest ich bieg, jak nie zbaczają ze swej drogi, ani nie wydłużają, ani nie skracają swej własnej orbity. Widziałem, jak jedno i drugie dochowują wierności danej przez nich przysiędze. Słońce wychodziło jako pierwsze i szło swoją drogą z rozkazu pana duchów, którego imię trwa na wieki. A potem ma miejsce ukryty i widoczny bieg księżyca. Kroczy on własną orbitą, w tym miejscu dniem i nocą. Jeden naprzeciw drugiego stoi przed Panem Duchów i sławią i wychwalają i nie ustają uwielbiać, ponieważ dla nich odpoczynkiem jest oddawanie chwały. Albowiem jaśniejące słońce dokonuje licznych obrotów na błogosławieństwo lub na przekleństwo, a bieg księżyca jest światłem dla sprawiedliwych, a ciemnością dla niegodziwych w imię Pana, który oddzielił światłość od ciemności, rozdzielił duchy i umocnił duchy sprawiedliwych w imię swej sprawiedliwości. Żaden bowiem mu w tym nie może przeszkodzić, ani żadna potęga nie może mu tego utrudnić, gdyż on, jako sędzia, widzi wszystkich i sądzi wszystkich przed swoim obliczem. Mądrość nie znalazła miejsca na swe zamieszkanie, i jej siedzibą było niebo. Przyszła, aby zamieszkać wśród synów ludzkich, ale nie znalazła miejsca. Wróciła na swoje miejsce i zasiadła w pośrodku aniołów. Niesprawiedliwość wyszła ze swoich komnat, znalazła tych, których nie szukała zamieszkała wśród nich jak deszcz na pustyni i jak rosa na wyschniętej ziemi. Ujrzałem inne błyskawice i gwiazdy nieba i ujrzałem jak on woła je po imieniu i jak one go słuchają. Zobaczyłem jak ważono je na wadze sprawiedliwości stosownie do ich światła, rozpiętości ich powierzchni i dnia pojawiania się ich i orbity po której chodzą. Grom, rodził grom. Ich obieg był według liczby aniołów, a oni dochowywali sobie wierności. Zapytałem anioła, który chodził ze mną i pokazywał mi rzeczy tajemne. Kim oni są? Odpowiedział mi. To ich wygląd, który Pan duchów ci pokazał. To są imiona sprawiedliwych, którzy mieszkają na ziemi i wierzą w imię Pana duchów na wieki. I ujrzałem inne tajemnice dotyczące gromu jak wywodzą się one z gwiazd jak stają się błyskawicami i jak nie mogą razem z nimi przebywać. Jest to druga przypowieść o tych którzy odrzucają imię mieszkania świętych i Pana Duchów. Nie wejdą oni do nieba ani nie stąpią na ziemię. Taki będzie los grzeszników, którzy odrzucają imię Pana Duchów i zachowani są na dzień ucisku i niedoli. W owym dniu mój wybrany zasiądzie na tronie chwały i dokona wyboru ich czynów i niezliczonych ich mieszkań. Duch ich stwardnieje wewnątrz, kiedy ujrzą moich wybranych i tych, którzy wzywają mojego imienia świętego i chwalebnego. Sprawiem w owym dniu, że mój wybrany zamieszka pośrodku nich, i przemienię niebo i uczynię je wiecznym błogosławieństwem i światłem. Przemienię suchy ląd i uczynię go błogosławieństwem sprawię, że moi wybrani zamieszkają na nim, lecz ci, którzy popełniają grzech i zło, nie będą po nim chodzić. Albowiem spojrzałem na moich sprawiedliwych i nasyciłem ich zbawieniem i postawiłem ich przede mną. Gdy chodzi jednak o grzeszników, to mam gotowy wyrok, aby ich zgładzić z powierzchni ziemi. I tam ujrzałem kogoś, kto miał głowę dni, jego głowa była biała jak wełna, i z nim był inny, którego twarz miała wygląd człowieka, jego twarz była pełna łaski, jak jednego ze świętych aniołów. Zapytałem jednego ze świętych aniołów, którzy przyszli ze mną, i pokazał mi wszystkie tajemnice o tym synu człowieczym. Kto on jest, skąd on jest i dlaczego chodzi z głową dni? Odpowiadając mi, rzekł do mnie. To jest syn człowieczy, do którego należy sprawiedliwość i z którym mieszka sprawiedliwość. To on objawi cały skarbiec tajemnic. Jego to wybrał pan duchów, ma on zwyciężać przed panem duchów sprawiedliwości na wieki. I ten syn człowieczy, którego widziałeś, wypłoszy królów i możnych z ich miejsc odpocznienia i mocarzy z ich tronów, i rozwiąże nerki mocarzy i połamie zęby grzeszników, i wypędzi królów z ich tronów i z ich królestw, bo go nie wywyższyli i nie oddali mu czci, i pokornie nie uznali skąd zostało im dane królestwo wypędzi oblicza mocarzy i napełni ich wstyd. I ciemność będzie ich mieszkaniem i robaki będą ich miejscem odpocznienia. Nie będą mieć nadziei powstania z ich miejsc odpocznienia, bo nie sławili imienia pana duchów. To są ci, którzy sądzą gwiazdy nieba i podnoszą swe ręce przeciw najwyższemu, depczą suchy ląd i mieszkają na nim. I wszystkie ich czyny pokazują niegodziwość. Ich moc pozostaje na ich bogatych. Ich wiara jest w bogów, których uczynili swoimi rękami i zapierają się imienia Pana duchów. Zostaną wypędzeni z domów Jego zgromadzenia i wiernych, którzy zawiśli na imieniu Pana duchów. W owych dniach modlitwa sprawiedliwych i krew sprawiedliwych wystąpi z ziemi przed Pana duchów. W tych dniach święci, którzy mieszkają wysoko w niebie, zjednoczą się w jeden głos i będą błagać prosić, chwalić i składać dziękczynienie i błogosławić w imię Pana duchów, z powodu krwi sprawiedliwych, która została wylana, z powodu modlitwy sprawiedliwych, aby nie ustała przed Panem duchów, aby oddano im sprawiedliwość i aby ich cierpliwość nie trwała wiecznie. I w owych dniach ujrzałem głowę dni, siedzącego na tronie swej chwały, i księgi żyjących zostały przed nim otwarte, i wszystkie jego zastępy, które mieszkają wysoko w niebie, i jego rada, stały przed nim. I serca świętych pełne były radości, że liczba sprawiedliwości została osiągnięta i że zażądano krwi sprawiedliwych przed Panem duchów. I na tym miejscu ujrzałem niewyczerpalne źródło sprawiedliwości i wiele źródeł mądrości otaczało je, i wszyscy spragnieni pili z nich i napełnieni byli mądrością, i ich mieszkanie było ze sprawiedliwymi i świętymi i wybranymi. I w owej godzinie ów syn człowieczy został nazwany w obecności Pana duchów i jego imię zostało wspomniane przed głową dni. Zanim słońce i konstelacje zostały stworzone, zanim gwiazdy nieba zostały utworzone, jego imię zostało nazwane przed Panem Duchów. Będzie on łaską dla sprawiedliwych i świętych, aby mogli się oni na nim wesprzeć i nie upaść. I będzie on światłem narodów i nadzieją tych, którzy smucą się w sercach swoich. Ci wszyscy, którzy mieszkają na suchym lądzie, padną i oddadzą mu pokłon i będą błogosławić, chwalić i sławić psalmami imię Pana duchów. I z tego powodu został on wybrany i ukryty przed nim, zanim świat został stworzony i na wieki. Lecz mądrość Pana duchów objawiła go świętym i sprawiedliwym, bo ustrzegł los sprawiedliwych, bo oni znienawidzili i odrzucili ten świat niegodziwości i znienawidzili wszystkie jego czyny i drogi w imię Pana duchów, ponieważ w jego imieniu są zbawieni i on jest tym, który zażąda ich życia. I w owych dniach królowie ziemi i mocarze, którzy posiadają suchy ląd, będą mieć przygnębione twarze z powodu czynów swoich rąk, gdyż w dzień ich ucisku i niepokoju nie zbawią się. I dam ich w ręce moich wybranych, jak słoma w ogniu i jak ołów w wodzie, tak będą się palić przed Sprawiedliwymi i topić przed Świętymi i nie znajdzie się żaden po nich ślad. I w dzień ich zmartwienia nastanie odpoczynek na Ziemi i upadną przed nim i nie powstaną. I nikt się nie znajdzie, kto ich weźmie swoimi rękami i podniesie ich, bo zaparli się Pana Duchów i Jego Mesjasza. Niech imię Pana Duchów będzie błogosławione. Bo mądrość została wylana jak woda i chwała nie upadnie przed Nim na wieki wieków, bo On jest mocny we wszystkich tajemnicach sprawiedliwości i niegodziwość przeminie jak cień i nie będzie miała istnienia. Bo wybrany stoi przed Panem duchów, i jego chwała jest na wieki wieków, i jego moc po wszystkie pokolenia. I w nim mieszka duch mądrości, i duch, który daje zrozumienie, i duch wiedzy i mocy, i duch tych, którzy śpią w sprawiedliwości. I osądzi on rzeczy, które są tajemne. I nikt nie będzie mógł powiedzieć jałowego słowa przed nim, bo został on wybrany przed Panem duchów zgodnie z jego wolą. W owych dniach nastąpi zmiana dla świętych i wybranych. Światło dni spocznie nad nimi, chwała i cześć powrócą do świętych. W dniu nagromadzą się nieszczęścia nad grzesznikami, ale sprawiedliwi zwyciężą w imię Pana duchów, ukaże to innym aby zaczęli pokutować i porzucili dzieła rąk swoich. Pan duchów nie uczci ich, jednakże w jego imieniu mogą być zbawieni. Pan duchów zmiłuje się nad nimi, bo wielkie jest jego miłosierdzie. Jego wyrok jest sprawiedliwy. Przed jego chwałą i sądem nie ma miejsca na niesprawiedliwość. Kto jednak nie będzie czynił pokuty przed nim, zginie. I odtąd nie będę miał miłosierdzia dla nich, mówi Pan duchów. W owych dniach Ziemia odda to, co jej powierzono. Szeol zwróci to, co otrzymał, i Zagłada odda to, co posiada. Wybierze spośród nich sprawiedliwych i świętych, bo nadszedł dla nich dzień zbawienia. W owych dniach Wybrany zasiądzie na swym tronie i usta jego wyjawią wszystkie tajemnice mądrości, bo pan duchów wyjawił mu je i go uwielbił. W owych dniach góry będą skakać jak barany, a pagórki brykać jak jagnięta nasycone mlekiem i wszyscy staną się aniołami w niebie. Oblicza ich jaśnieć będą radością, bo w owych dniach Powstanie wybrany i Ziemia ucieszy się i sprawiedliwi będą na niej mieszkać, a wybrani po niej będą chodzić i przechadzać się. Po tym czasie, na tym samym miejscu, gdzie miałem te wszystkie widzenia tajemnic, bo zostałem porwany przez gwałtowny wiatr i zaniesiono mnie na zachód. Moje oczy ujrzały tajemnice nieba i to wszystko, co dzieje się na Ziemi. Górę żelazną i górę miedzianą, górę srebrną i górę złotą, górę z miękkiego metalu i górę z ołowiu. Zapytałem anioła, który szedł ze mną mówiąc, co to są za rzeczy, które widziałem w tajemnicy. Odpowiedział mi, to wszystko co widziałeś służy władzy jego mesjasza, aby był mocny i dzielny na ziemi. Anioł pokoju odpowiadając mi rzekł, poczekaj chwilę, a zobaczysz to wszystko, co jest tajemnicą, zostanie ci objawione to, co pan duchów ustanowił. Góry, które widziałeś, góra żelazna, góra miedziana, góra srebrna, góra złota, góra z miękkiego metalu i góra z ołowiu. Te wszystkie góry wobec wybranego będą jak wosk przed ogniem i jak woda spadająca na nie z góry. Osłabną one pod jego stopą. W owych dniach stanie się to, że ludzie nie znajdą ratunku ani dzięki złotu, ani dzięki srebru, nie zdołają się uratować lub uciec. Nie będzie ani żelaza na wojnę, ani materiału na pancerz. Brąz będzie nieużyteczny i cyna będzie bezużyteczna. I na nic się nie zda, a ołów nie będzie potrzebny. Gdy wybrany pojawi się przed Panem duchów, wszystko to zostanie starte i zniszczone z powierzchni Ziemi. I moje oczy ujrzały tam głęboką dolinę, a usta jej były otwarte. Ci wszyscy, którzy mieszkają na suchym lądzie i morzu i wyspach, znosili do niej dary, prezenty i ofiary, ale ta głęboka dolina nie napełniała się. Ręce ich popełniały zło i to wszystko, co sprawiedliwi wypracowali, grzesznicy złośliwie zjadali. Tak zatem grzesznicy zostaną nicestwieni przed obliczem pana duchów i wypędzeni na wieki wieków z powierzchni ziemi. Ujrzałem bowiem aniołów kary idących, którzy przygotowywali wszelkiego rodzaju narzędzia tortur dla szatana. Zapytałem Anioła pokoju, który przyszedł ze mną, mówiąc, Doń, dla kogo przygotowywane są te narzędzia? Odpowiedział mi. Przygotowują je oni dla królów i możnych tej ziemi, żeby za ich pomocą ich zniszczyć. Następnie sprawiedliwy i wybrany ukaże dom swego zgromadzenia. Odtąd w imię pana duchów nie zaznają kłopotów. Natomiast te góry stojące przed nimi nie będą stałe jak Ziemia. Pagórki staną się źródłem wody, a sprawiedliwi odpoczną od złego traktowania ich przez grzeszników. Spojrzałem w kierunku innej części Ziemi, zobaczyłem tam głęboką dolinę, spłonącym ogniem. Wzięto królów i możnych i rzucono do tej doliny. Tam moje oczy ujrzały, że to dla nich zrobiono te narzędzia niezwykle ciężkie, żelazne okowy. Zapytałem Anioła pokoju, który przyszedł ze mną, mówiąc: Dla kogo są przygotowywane te okowy? Odpowiedział mi: Są one przygotowywane dla zastępów Azazela, aby je wziąć i wrzucić do głębin piekła. Zgodnie z poleceniami pana duchów, Czeluść ich zostanie przykryta chropowatymi kamieniami. W owym wielkim dniu Michał, Gabriel, Rafał i Panuel pochwycą ich i wrzucą do płonącego pieca, aby Pan Duchów mógł wziąć pomstę na nich za ich niegodziwość, za to, że ulegli szatanowi i sprowadzili na manowce mieszkańców ziemi. W owych dniach nastanie kara Pana Duchów. Wszystkie spichlerze wody, które są nad niebem i pod ziemią, zostaną otwarte i wszystkie wody połączą się z wodami znajdującymi się nad niebem. Woda, która jest nad niebem, jest rodzaju męskiego, a woda, która jest pod ziemią, jest rodzaju żeńskiego. To wszystko, co mieszka na suchym lądzie i to, co mieszka pod krańcami niebios, Ulegnie zagładzie. W ten sposób uznają swoją niegodziwość ci, którzy ją popełnili na Ziemi, i poprzez nią zostaną zniszczeni. Następnie przedwieczny podziałował i powiedział: Bezcelowo zniszczyłem wszystkich mieszkańców Ziemi. I poprzysiągł na swoje wielkie imię. Odtąd nie zrobię tego wszystkim mieszkańcom Ziemi. Postawię znak na niebie. Będzie on pomiędzy mną a nimi rękojmią wierności tak długo, jak długo niebo będzie na ziemi. Stanie się to z mojego rozkazu. Podczas gdy kiedyś starałem się ich chronić ręką, aniołów w dniu utrapienia i ucisku, to teraz ustanowiłem nad nimi moją karę i mój gniew, mówi Pan Duchów. O potężni królowie, którzy mieszkacie na ziemi, będziecie musieli. Patrzeć na mego wybranego, siedzącego na tronie mojej chwały i sądzącego w imieniu pana duchów Azazela. Wszystkie jego zastępy i wszystkie jego duchy. I zobaczyłem tam zastępy aniołów Kary, którzy chodzili i trzymali żelazne i brązowe okowy. Zapytałem anioła pokoju, który przyszedł ze mną mówiąc, do kogo udają się ci, co trzymają łańcuchy? Odpowiedział mi: Każdy z nich idzie do swoich wybranych i umiłowanych, aby wrzucić ich do głębokiej czeluści doliny. Wówczas dolina ta zostanie napełniona ich wybranymi. Dopełnią się dni ich życia i odtąd nie będą się już liczyły dni ich kuszenia. W owych dniach zgromadzą się aniołowie i poślą w kierunku wschodnim do partów i medów swoich dowódców, aby tam pobudzić królów, tak, że ogarnie ich duch rozruchów. Powstaną ze swoich tronów i jak wy wyjdą ze swoich legowisk, jak zgłodniałe wilki ze swoich nor. Pójdą, by zdeptać ziemię. Jego wybranych i ziemia Jego wybranych zostanie otwarta, by mogli przez nią przejść. Lecz Miasto moich sprawiedliwych stanie się przeszkodą dla ich koni. Zaczną się wzajemnie zabijać, a ich własna prawica skieruje się przeciw nim samym. Nie rozpozna brat swego brata, ani syn swojego ojca lub swej matki. Takie będzie mnóstwo trupów, aby ich kara nie była daremna. W owych dniach Szeol otworzy swe usta zostaną w nim pogrążeni i ustaną ich morderstwa. Szeol pochłonie grzeszników na oczach wybranych. I ujrzałem następnie inny zastęp wozów. Ludzie, którzy na nich jechali, przybywali ze wschodnim i zachodnim wiatrem, aż do pory południowej. Słychać było rumor ich wozów i kiedy zaczął się ten hałas, święci w niebie poznali to, co nadchodziło. Kolumna Ziemi zachwiała się na swojej podstawie i przez cały dzień słychać było straszny huk. Od jednego do drugiego krańca Ziemi wszyscy padli na twarz i oddali cześć panu duchów. Jest to koniec drugiej przypowieści. Rozpocząłem opowiadać trzecią przypowieść o sprawiedliwych i wybranych. Błogosławieni jesteście, sprawiedliwi i wybrani, bo los wasz jest chwalebny. Sprawiedliwi będą świetle słońca i wybrani świetle życia wiecznego. Nie będzie końca dniom ich życia i niezliczone będą dni świętych. Będą szukać światła i znajdą sprawiedliwość u Pana duchów. Sprawiedliwi posiądą pokój w imię wiecznego Pana. Następnie powiedzą świętym, żeby szukali w niebie tajemnic sprawiedliwości, losu, wiary, która stała się jasna jak słońce na ziemi. Ciemność zaś ustąpiła. Nieustannie świecić będzie światło, a dni będzie bez liku, bo unicestwiona zostanie ciemność i światło trwać będzie przed Panem duchów. Światłość prawości trwać będzie przed Panem duchów na wieki. W owych dniach moje oczy zobaczyły tajemnice błyskawic i świateł oraz rządzące nimi prawa. Będą błyskać na błogosławieństwo lub na przekleństwo tak jak zechce pan duchów. Ujrzałem tam tajemnicę grzmotu, jak grzmi on na niebiosach w górze, jak rozchodzi się jego głos pokazano mi mieszkanie ziemi i głos grzmotu ku pokojowi błogosławieństwu lub ku przekleństwu stosownie do słowa Pana Duchów potem pokazano mi wszystkie tajemnice świateł i błyskawic błyskają one aby przynieść błogosławieństwo i obfitość plonów w roku pięćsetnym w miesiącu siódmym w czternastym dniu miesiąca w życiu Henocha w tej przypowieści ujrzałem jak niebiosa niebios uległy gwałtownemu wstrząsowi i nastąpiło niezwykłe poruszenie wśród zastępów Najwyższego i tysiąca tysięcy i dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy aniołów. Wówczas ujrzałem przedwiecznego, siedzącego na tronie swej chwały, aniołowie i sprawiedliwi stali wokół niego. Ogarnęło mnie wielkie drżenie i strach mnie przejął, zadrżały moje lędźwie, runęły i rozwiązały się. Całe moje jestestwo stopniało i padłem na twarz. Święty Michał posłał innego świętego anioła, jednego ze świętych aniołów, który mnie podniósł. Gdy mnie podniósł, mój duch powrócił. Albowiem nie mogłem wytrzymać widoku tego zastępu i wstrząsów i trzęsienia nieba. Święty Michał powiedział do mnie: Tak cię przeraził ten widok? Dzień jego miłosierdzia trwał aż do dzisiaj. Jest on miłosierny i cierpliwy dla mieszkańców ziemi. Kiedy nastanie dzień i potęga i kara i sąd, który Pan duchów przygotował dla tych, którzy nie oddają czci sprawiedliwemu sędziemu i dla tych, którzy garzą sprawiedliwym sędzią i biorą jego imię nadaremnie, wówczas dzień ten stanie się dla wybranych dniem przymierza, a dla grzeszników dniem nawiedzenia. W owym dniu zostaną rozłączone od siebie dwa potwory, żeński potwór, któremu na imię Lewiatan, zamieszka głębokości morza nad źródłami wód. Natomiast potwór męski o imieniu Behemot zajmie swoją piersią ogromną pustynię, zwaną Dendain, leżącą na wschód od ogrodu, gdzie mieszkają wybrani i sprawiedliwi, gdzie mój pradziad został przyjęty, będący siódmym od Adama, pierwszego człowieka, którego stworzył Pan Duchów. Poprosiłem drugiego anioła aby mi pokazał, jak pewnego dnia oba te potwory zostały oddzielone i wrzucone, jeden do głębin morza, a drugi na pustynną ziemię. Odpowiedział mi: Synu człowieczy, pragniesz poznać to, co jest tajemnicą? Wówczas przemówił do mnie inny anioł, który mi towarzyszył i pokazał to, co jest tajemne, to, co jest pierwsze i ostatnie w niebie, na wysokościach, i pod ziemią, w głębinach, i na krańcach niebios, i u podstaw niebios, i w spichlerzach wiatrów. Jak rozprowadzane są duchy, jak się waży źródła i mierzy wiatry według siły podmuchu, oraz natężenie światła księżyca. Rozprowadzenie gwiazd według ich imion, i jak dokonywane są wszelkie rozprowadzenia. Pokazał mi uderzenia piorunów i miejsca, na które one padają, i wszystkie zachodzące podziały w gromach, aby mogły błyskać oraz posłuszne im zastępy. Albowiem grom ma miejsce odpoczynku. Wolno mu zwlekać, aby można było usłyszeć jego głos. Jednakże grom i błyskawica są nierozdzielne. Poruszani przez ducha, posuwają się razem i nie oddzielają się. Bo gdy błyskawica błyska, grom wydaje swój głos, jednakże podczas grzmienia duch powoduje przerwę i odpowiedni odstęp między nimi. Zasoby ich uderzeń są tak liczne jak piasek. Każdy z nich, gdy uderza, powstrzymywany jest odpowiednio cuglami i zmieniają kierunek mocą ducha. Popychani są do przodu zgodnie z liczbą terytoriów Ziemi. Duch Morza jest rodzaju męskiego. Jest mocny i odpowiednio do jego mocy powstrzymywany jest cuglami, a jednocześnie popędzany do przodu i rozpraszany wśród gór ziemi. Duch Szronu jest jego aniołem. Duch Gradu jest aniołem dobrym. Duch Śniegu uśmierzany jest mocą Bożą. Nad nim jest specjalny anioł. To, co z niego wychodzi, jest jak dym, i nazywa się Sharonem. Duch Mgły nie mieszka razem z nimi w spichlerzach, ale ma swój własny spichlerz, albowiem pojawienie się jej jest pełne majestatu, zarówno w świetle, jak i w ciemności. Zimą i latem w jej spichlerzu mieszka Anioł. Duch Rosy ma swe mieszkanie na krańcach nieba i jest złączony ze spichlerzami deszczu. Rosa pojawia się zimą i latem. Jej obłoki łączą się z chmurami, także jedno splata się z drugim. Kiedy duch deszczu wyrusza ze swego spichlerza, przychodzą aniołowie, otwierają spichlerz i wyprowadzają go. Kiedy spada na ziemię, łączy się z wodami znajdującymi się na ziemi i ilekroć łączy się z wodą, która jest na ziemi. W rzeczy samej wody, Przeznaczone są dla mieszkańców Ziemi, ponieważ pożywienie na Ziemi pochodzi od Najwyższego, który jest w niebie. Dlatego jest ustalona miara dla deszczu, a aniołowie nią dysponują. Oto co widziałem, aż do Ogrodu Sprawiedliwych. Anioł pokoju, który był ze mną, powiedział mi: Te dwa potwory zostały przygotowane na wielki dzień Boży i będą żywić. Kiedy Kara pana duchów spadnie na nich, to spadnie tak, aby kara pana duchów nie była daremna. Zabije dzieci razem z ich matkami, synów razem z ich ojcami. Następnie nastanie sąd zgodnie z miłosierdziem i sprawiedliwością pana. W owych dniach ujrzałem, jak dano dwom aniołom długie powrozy. Przypieli sobie skrzydła i polecieli na północ. Zapytałem Anioła, mówiąc, dlaczego wzięli oni długie powrozy i poszli? Powiedział do mnie. Udali się dokonać pomiarów. Anioł, który mi towarzyszył, powiedział Ci niosą dla sprawiedliwych miary sprawiedliwe, aby mogli polegać na imieniu Pana duchów na wieki wieków. Wybrani zaczną mieszkać z wybranymi, a te miary dane są ku wierze i umocnieniu sprawiedliwości miary te wyjawią wszystkie tajemnice głębokości ziemi, aby ci, którzy umarli na pustyni lub zostali pochłonięci przez ryby morza lub zwierzęta, mogli powrócić i stawić się w dzień wybranego. Albowiem nikt nie zginie w obecności pana duchów i nikt nie zdoła umrzeć. Wszystkie potęgi niebios otrzymały rozkaz oraz głos i światło podobne do ognia. Jednogłośnie wielbili owego Mesjasza, mądrze Go obłogosławili i wysławiali, okazali się mądrymi w mowie i sposobie życia. Pan Duchów posadził wybranego na tronie swej chwały, osądzi on wszystkie dzieła świętych w niebie i zważy na wadze ich czyny. I kiedy podniesie swą twarz, by sądzić ich tajemne drogi według słowa imienia Pana Duchów, oraz ich ścieżki według drogi sprawiedliwego sądu Pana Najwyższego, przemówią jednogłośnie i jednogłośnie będą błogosławić, wielbić, sławić i wychwalać imię Pana duchów. I w ów dzień zwoła wszystkie zastępy niebios i wszystkich świętych górze i zastęp Pana, Herubinów, Serafinów i Ofanim oraz wszystkich aniołów mocy i wszystkich aniołów księstw i wybranego i inny zastęp, który jest na ziemi i nad wodą. Jednogłośnie będą błogosławić, chwalić, wielbić i wysławiać go w duchu wiary i w duchu mądrości i cierpliwości i w duchu miłosierdzia i w duchu sprawiedliwości i w pokoju i w duchu dobroci. I wszyscy jednogłośnie zawołają, Błogosławiony, Błogosławione niech będzie imię Pana duchów na wieki wieków. Ci wszyscy, którzy nie śpią, w niebie będą go błogosławić. Wszyscy jego święci, którzy są w niebie, będą go błogosławić. I wszyscy wybrani, którzy mieszkają w ogrodzie życia, i wszelki duch, który zdolny jest błogosławić, chwalić, wysławiać, Święcić Jego święte imię i wszelkie ciało będzie niezmiernie chwalić i błogosławić Wasze imię Króla Duchów na wieki wieków. Albowiem wielkie jest miłosierdzie Pana Duchów oraz Jego cierpliwość. To są wszystkie jego dzieła i wszystkie moce, które uczynił i objawił sprawiedliwym i wybranym w imię Pana Duchów. Pan polecił królom, wielmorzom i mieszkańcom Ziemi, mówiąc Otwórzcie swe oczy i podnieście swe rogi, czy potraficie uznać wybranego? Pan duchów posadził go na tronie swej chwały, wylano nań ducha sprawiedliwości, słowo jego ust zabijało wszystkich grzeszników i wszyscy niegodziwcy zostali unicestwieni przed nim. W owym dniu Wszyscy królowie i możnowładcy i wielmoże i ci, którzy posiadają ziemię, powstaną, żeby zobaczyć, jak on zasiada na tronie swojej chwały i jak sprawiedliwie osądza się wobec niego sprawiedliwych i nikt nie wypowiada wobec niego żadnego kłamstwa. Spadnie na nich ból jak na kobietę w czasie trudnego porodu, kiedy jej dziecko wychodzi na świat i doświadcza bólu rodzenia. Jedni spojrzą na drugich i przerażą się. Pospuszczają oblicza i przejmie ich ból, gdy ujrzą Syna Człowieczego siedzącego na tronie swej chwały. Potężni królowie i wszyscy panowie ziemscy będą wielbić, błogosławić i wysławiać tego, który posiada wszystkie tajemnice. Albowiem od początku Syn Człowieczy był ukryty i Najwyższy zachował go przed swą mocą mocy i objawił go tylko wybrany. Społeczność świętych i wybranych rozrośnie się, i wszyscy wybrani staną przed nim w owym dniu. Wszyscy potężni królowie, wielmoże i panowie ziemscy padną przed nim na twarz, pokłonią się i złożą nadzieję w tym synu człowieczym, będą go błagać i prosić o łaskę. Ale sam pan duchów poradzi ich lękiem, także Spiesznie od niego uciekną. Oblicza ich zapłoną wstydem, a ciemność pokryje ich twarze. Pochwycą ich aniołowie kary i odpłacą za zło, które wyrządzili jego dzieciom, jego wybranym. Staną się widowiskiem dla jego sprawiedliwych i wybranych. Ucieszą się, bo spadnie na nich gniew pana duchów i jego miecz nasyci się ich krwią. Sprawiedliwi i wybrani zostaną w ów dzień zbawieni. I odtąd nigdy nie zobaczą oblicza grzeszników i nieprawych. Pan duchów pozostanie nad nimi, i będą ucztować Synem Człowieczym, oddadzą mu pokłon i będą go wielbić na wieki. Sprawiedliwi i wybrani powstaną z ziemi, nie będą spuszczać oczu, ale nałożą szatę chwały. To będzie wasza szata życia od pana duchów, szaty wasze. Nie zestarzeją się, a chwała wasza nie ustanie przed Panem duchów. W owych dniach potężni królowie, panowie ziemscy, będą błagać aniołów kary, którym zostali wydani o chwilę zwłoki, aby mogli upaść i oddać cześć Panu duchów oraz wyznać przed nim swoje grzechy. Będą błogosławić i chwalić Pana duchów i powiedzą. Błogosławiony niech będzie Pan duchów i Pan królów, Pan potęgi i Pan bogactwa, Pan chwały i Pan mądrości. Wszystko, co tajemne jest przed Tobą jasne, a moc i Twoja po wszystkie pokolenia, Twoja chwała na wieki wieków, głębokie i nieprzeliczone są wszystkie Twoje tajemnice, a Twoja sprawiedliwość niezmierzona. Teraz wiemy, że powinniśmy chwalić i błogosławić pana królów i tego, który jest królem nad wszystkimi królami. Powiedzą. Kto nam da chwilę zwłoki, abyśmy mogli chwalić, dziękować i błogosławić go i wyznać nasze grzechy przed jego chwałą? Teraz oczekujemy trochę zwłoki, ale nie znajdujemy. Jesteśmy wypędzani i nie otrzymujemy jej. Odeszło od nas światło i ciemność będzie naszym mieszkaniem na wieki wieków, bo nie wyznaliśmy naszej wiary wobec Niego i nie chwaliliśmy imienia Pana Królów i nie uwielbiliśmy Pana za wszystkie jego dzieła. Całą naszą nadzieję złożyliśmy w berle naszego królestwa i w naszej chwale. Nie zbawi On nas w dniu naszego ucisku. I klęski, i nie znajdziemy chwili zwłoki, by wyznać, że nasz Pan jest wierny we wszystkich swych poczynaniach, we wszystkich swych sądach i sprawiedliwości i że jego sądy nie mają względu na osoby. Odeszliśmy od niego z powodu naszych czynów, a wszystkie grzechy nasze dokładnie policzono. Następnie dodadzą, nasze dusze, Nasyciły się dobrami nabytymi niegodziwie, lecz to nie przeszkoda, abyśmy poszli w płomienie męki Szeolu. Potem oblicza ich napełnią się ciemnością i wstydem przed owym synem człowieczym i zostaną od niego odpędzeni. Pomiędzy nimi a nim stanie miecz. Tak mówi Pan duchów. To jest prawo i sąd przeciw możnym królom, władcom i posiadaczom ziemi. Wydane przez Pana duchów. Ujrzałem inne postacie ukryte w tym miejscu. Usłyszałem głos anioła mówiący. To są aniołowie, którzy stąpili z nieba na ziemię i objawili to, co stanowi tajemnicę dla ludzi. Skusili oni ludzi, doprowadzając ich do grzechu. W owych dniach zobaczył Noe, że pochyliła się ziemia i przybliżyło się jej zniszczenie. Wyruszył stamtąd. Udał się na krańce ziemi i zawołał do swego pradziada Henocha. Z bolałym głosem Noe trzykrotnie zawołał. Posłuchaj mnie, posłuchaj mnie, posłuchaj mnie, powiedział do niego. Powiedz mi, co się stało na ziemi, że tak się męczy i chwieje. Czy i ja mam razem z nią zginąć? Natychmiast miał w miejsce wielki wstrząs ziemi i dał się słyszeć głos z nieba. Padłem na twarz. Przyszedł mój pradziad Henoch, stanął przy mnie i powiedział mi. Dlaczego wołałeś do mnie tak gorzkim głosem i płaczem? Wyszedł rozkaz przed pana przeciw mieszkańcom Ziemi, że musi nastać ich koniec, bo poznali wszystkie tajemnice aniołów i gwałt i moce szatanów, tajemnice tajemnic, całą tajemnicę guślarzy, moc czarów i moc tych, którzy wytapiają metal na całej Ziemi. Nauczyli się wyrabiać srebro z pyłu Ziemi i jak wytapiać metal na Ziemi, bo o nie rodzą się z Ziemi jako pierwsze. Istnieje źródło, które je wydaje. Zarządza nim Anioł i ten Anioł je wydziela. Potem mój pradziad, Henoch, chwycił mnie swoją ręką, podniósł mnie i rzekł do mnie. Idź. Zapytałem bowiem pana duchów na temat tego zamętu na Ziemi. Powiedział mi. Z powodu ich niegodziwości postanowiono ten ostateczny wyrok na grzeszników. Nie będą się oni już liczyć przede mną. Z powodu czarów, których szukali i wyuczyli się ich, ziemia i jej mieszkańcy zostaną zniszczeni. Co zaś tyczy się tych tutaj, nigdy nie zaznają schronienia, gdyż wyjawili oni ludziom tajemnicę. To są potępieńcy. Natomiast gdy chodzi o ciebie, mój synu, pan duchów wie, że Ty jesteś czysty i wolny od ohydy pochodzącej z tajemnic. Zachował Twoje imię wśród świętych, zbawi Cię wśród mieszkańców Ziemi. Postanowił, że Twoje potomstwo trwać będzie w sprawiedliwości, przeznaczając je do wielkiej chwały. Z Jego nasienia powstanie źródło niezliczonych, sprawiedliwych i świętych na wieki. Potem pokazał mi aniołów kary którzy są gotowi przyjść i wypuścić moce wody znajdujące się pod ziemią, aby dokonać sądu i zniszczenia na wszystkich mieszkańcach ziemi. Pan duchów nakazał aniołom, którzy wychodzili, by nie podnosili rąk, lecz byli w pogotowiu. Aniołowie ci przewodzili mocą wód i odszedłem od Henocha. W owych dniach słowo pana przyszło do mnie i powiedziało mi, Noe, oto twoje postępowanie stanęło przede mną, postępowanie bez zarzutu, postępowanie miłości i sprawiedliwości. Teraz aniołowie przygotowują drewnianą arkę i kiedy wykonają to zadanie, położę moją rękę na niej i zabezpieczę. Wyjdzie z niej nasienie życia, Ziemia się odmieni i nie pozostanie bez ludzi. Utrwalę twoje pokolenie na wieki. I rozsieję tych, którzy mieszkają z Tobą na powierzchni Ziemi. Już nie spuszczę nieszczęścia na powierzchnię Ziemi, lecz pokolenie Twoje będzie błogosławione i będzie się mnożyć na Ziemi w imię Pana. Tych aniołów, którzy pokazali niegodziwość, zamknę w owej płonącej dolinie, którą mój pradziad Henoch uprzednio mi pokazał po zachodniej stronie, w pobliżu gór złotych, srebrnych, żelaznych, z miękkiego metalu i ceny. Ujrzałem tę dolinę, w której było wielkie poruszenie i bulgotanie wód. Wydobywał się w tym miejscu zapach siarki i łączył z tymi wodami. Owa dolina aniołów, którzy zwiedli ludzi, płonie pod ziemią. Dolinami tej samej okolicy płyną rzeki ognia, gdzie ci aniołowie, którzy zwiedli mieszkańców ziemi, poniosą karę. W owych dniach służyły one królom możnym, wielmożom i mieszkańcom ziemi za lekarstwo dla duszy i ciała. Posłużą im również za karę duchową. Duch ich napełnił się rządzą. Dlatego zostaną ukarani w ciele, ponieważ zaparli się pana duchów. Codziennie widzieli swoją karę, a mimo to nie uwierzyli w jego imię. Tak samo jak płoną ich ciała, tak samo dokonuje się w nich zmiana ducha na wieki wieków, bo nikt nie może wypowiadać czych słów przed Panem Duchów. Dosięgnie ich sąd, bo uwierzyli żądzy swoich ciał, a zaparli się ducha Pana. Te same wody w owych dniach ulegną zmianie, albowiem kiedy aniołowie zostaną ukarani w tych wodach, zmieni się temperatura tego źródła i woda stanie się zimna usłyszałem świętego Michała, który się obmywał i mówił Ten sąd, który aniołowie są sądzeni, jest świadectwem dla królów i możnych posiadaczy ziemi. Albowiem te wody sądu służą do uleczenia ciał królów i dla przejemności ich ciała. Ale oni nie chcą uznać i uwierzyć, że wody zmienią się i staną się ogniem płonącym na wieki. Potem mój pradzia Henoch objaśnił mi wszystkie tajemnice zawarte w księdze oraz przekazanych mu przypowieściach. Zebrał je razem dla mnie w księdze przypowieści. W owym dniu święty Michał odpowiedział Rafałowi, mówiąc Ogarnia mnie moc ducha i gniew mnie napełnia wobec surowości kary nałożonej za rozpowszechnienie tajemnic. Któż może znieść surowość dokonanego i zatwierdzonego wyroku? By nie zostać przezeń zniszczony. Święty Michał ponownie zwrócił się do Rafała i rzekł: czyjeż serce nie zmięknie na ten widok, i czyje nerki nie poruszą się z powodu wypowiedzianego nad nimi wyroku. Kiedy oni tak stali przed Panem duchów, Michał odezwał się do Rafała tymi słowy. Nie chciałbym być na ich miejscu przed obliczem Pana. Pan Duchów rozgniewał się na nich, ponieważ działali tak. Jakby sami byli panami. Dlatego to wszystko, co zostało postanowione w tajemnicy, spadnie na nich na wieki wieków, albowiem żadnego anioła ani żadnego człowieka nie spotka ten los, tylko oni otrzymają tę karę na wieki wieków. Jednakże po tym wyroku nadal będą przerażać i prowokować mieszkańców Ziemi za to, że im to pokazali. Oto imiona tych aniołów. Pierwszym z nich jest Szernijaza. Drugim Arta Kifa. Trzecim Armen. Czwartym Kokabel. Piątym Turiel. Szóstym Ramiel. Siódmym Daniel. Ósmym Nukael. Dziewiątym Barakiel. Dziesiątym Azazel. Jedenastym Armaros. Dwunastym Batriel. Trzynastym Basasel. Czternastym Anael. Piętnastym Turiel. Szesnastym Samsiel. Siedemnastym Jettarel, osiemnastym Tumiel, dziewiętnastym Turiel, dwudziestym Rumiel, dwudziestym pierwszym Azazel. To są wodzowie aniołów oraz imiona setników, pięćdziesiątników i dziesiętników. Imię pierwszego jest Jekon to jest ten, który zwiódł wszystkie byty anielskie. Sprowadził ich na ziemię i uwiódł ich przy pomocy córek ludzkich. Imię drugiego jest Azbel. Ten podsunął zły plan świętym bytom anielskim i zwiódł je tak, że zanieczyścili swe ciała z córkami ludzkimi. Imię trzeciego jest Gadrael. Ten pokazał wszelkie śmiertelne ciosy synom ludzkim. On zwiódł Ewę i pokazał ludziom oręż śmierci, tarcze, pancerze i miecz do zabijania i wszelki śmiertelny oręż ludzi. To z jego podduszczenia to wszystko przyszło na mieszkańców ziemi od owego czasu aż na wieki wieków. Imię czwartego jest Penemue. Ten pokazał ludziom gorycz i słodycz oraz wyjawił im wszystkie tajemnice wiedzy. Nauczył ludzi sztuki pisania atramentem i wyrobu papieru. Przez to wielu poszło na manowce od dawien dawna aż po dziś dzień. Ludzie bowiem nie zostali stworzeni po to, aby wzmacniali swoją wiarę piórem i atramentem. Ludzie bowiem zostali stworzeni po to, aby stali się jak aniołowie, czyli sprawiedliwi i czyści. I aby ich nie dotknęła wszystko niszcząca śmierć. Jednakże z powodu owej nauki idą ku zagładzie i z powodu owej mocy niszczy ich śmierć. Piąty, ma na imię Kazdeja, ten pokazał ludziom wszystkie złe ciosy duchów i demonów oraz ciosy atakujące embrion w łonie matki. Także następuje poronienie. Pokazał też ciosy atakujące duszę. Pokazał im ukąszenia węża i porażenia w południe dziecko o zwanej samiec. To jest zadanie Kezbela. Przyczyny przysięgi, który pokazał przysięgę świętym kiedy mieszkał na wysokości chwale, nazywał się Beka. On to powiedział świętemu Michałowi, że ma wyjawić mu tajemne imię, żeby mogli wspomnieć je w przysiędze. Tak, żeby ci, którzy wyjawili ludziom wszystko, co jest tajemne, zadrżeli przed tym imieniem i przysięgą. Jest to moc tej przysięgi, bo ona jest potężna i mocna. Bóg, Przekazał tę przysięgę Akaego w ręce świętego Michała. Oto tajemnica tej przysięgi. Dzięki jego przymierzu jest trwałe. Niebo zostało zawieszone przed stworzeniem świata i pozostaje tam na wieki. Dzięki temu przymierzu zostało stworzone morze, umieścił w nim piasek jako fundament uwagi na czas gniewu i od początku stworzenia nie przekracza ono swoich granic. Dzięki temu przymierzu zostały ustanowione czeluście, które są stałe i nie ruszają się ze swojego miejsca od samego początku aż na wieki wieków. Dzięki temu przymierzu słońce i księżyc dopełniają swego biegu i nie przekraczają danego im polecenia od stworzenia świata na wieki. Dzięki temu przymierzu gwiazdy dopełniają swego biegu, woła je po imieniu, a one odpowiadają mu od stworzenia świata na wieki. Podobnie czynią duchy wody, wiatrów i wszystkich powiewów oraz drogi wszystkich grup duchów. Przechowywane są tam spichlerze, dźwięki gromu i światła błyskawicy. Przechowywane tam są spichlerze gradu szronu, spichlerze mgły oraz spichlerze deszczu i rosy. Wszyscy oni wyznają i składają dzięki przed Panem duchów i śpiewają chwałę całą swoją mocą. Ich pokarmem jest dziękczynienie. Składają dzięki, wielbią, i wysławiają imię Pana duchów na wieki wieków. Przymierze to mocne jest nad nimi i dzięki niemu czują się bezpieczni. Ich ścieżki są bezpieczne, a postępowanie ich nie doznaje niepokoju. Wielce się radowali, błogosławili, chwalili i uwielbiali, bo zostało im objawione imię Syna Człowieczego. Zasiadł on na tronie swej chwały, i cały sąd został dany Synowi Człowieczemu. Sprawił on, że grzesznicy przeminą i zostaną zgładzeni z powierzchni ziemi. Ci zaś, którzy zwiedli świat, zostaną związani łańcuchami, zamknięci w miejscu ich zagłady, a wszystkie ich dzieła znikną z powierzchni ziemi. Odtąd nie będzie niczego zniszczalnego. Bo na to syn człowieczy pojawił się i zasiadł na tronie swej chwały, aby przeminęło i odeszło wszelkie zło. Słowo syna człowieczego będzie mocne przed panem duchów. To jest trzecia przypowieść Hanocha.